23 kwietnia odbył się wiosenny bielski rodzinny rajd rowerowy. Na trasę rajdu wyruszyło blisko 2000 uczestników. Wśród nich liczna grupa Kęty Team, która zajęła 4. miejsce wśród grup zorganizowanych. Podczas rajdu promowano akcję Rower Pomaga. Wszystkie kilometry zostały z automatu dodane na stronę www.rowerpomaga.pl. Wydarzenie było również okazją do wręczenia podopiecznym Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia kolejnego dwuśladu. 51. bielski rodzinny rajd rowerowy i oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Mówiąc nas, mam na myśli grupę Kęty, pracowników grupy Kęty, Aluprofu, Alupolu oraz podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Idea wychowania przez sport dla grupy Kęty od zawsze była bardzo ważna, dlatego też mocno zachęcamy do brania udziału w takich akcjach, mocno je wspieramy. A przy okazji jesteśmy tutaj też z Fundacją Ekologiczną Arka. Będziemy wręczać rower dla podopiecznych Żywca w ramach akcji Rower Pomaga. Od razu z miejsca zachęcam gorąco do oddawania kilometrów na stronie rowerpomaga.pl oraz przez aplikację Strava. No, cieszymy się bardzo, bo tu chodzi o akcję Rower Pomaga, że to już jest 9. edycja, w której właśnie jeździmy, wyjeżdżamy kilometry dla dzieci z domu dziecka lub dla bezdomnych zwierząt. Kupujemy im dzięki przejechanym kilometrom warzywa, więc bardzo się cieszymy, że przetrwaliśmy różne zawieruchy i udaje się jechać dalej. Tak, bo akurat w poprzednim tym jesiennym jechałem, no było dramatycznie momentami, ale daliśmy radę, chociaż padało praktycznie 3/4 całej trasy, ale mimo to zawsze bielszczanie i ludzie z okolic dali radę. No przede wszystkim, żeby przyjechały to bezpiecznie, no i żeby miło spędziły wspaniały dzień, po co są niedzielę, zwłaszcza wiosenne, żeby odpocząć po ciężkim tygodniu pracy. Mateuszek, przedstawiamy się. Mateuszek, Oliwierek, Tobiaszek i rodzice. I rodzice. Pierwszy. Nie. Fajnie. Super, pięknie, elegancko. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy sezon narciarski i w tym tygodniu rozpoczynamy sezon rowerowy. Gosia, Sebastian, Tomek i dziadek z tyłu, Mirek. Tak jest. Na razie drugi, ale próbujemy. Dojechać i wrócić. Tak sądzę, i przetrwać. Nie, nie, dziadek z nami jedzie w tym roku pierwszy raz, ale znowu wcześniej próbował swoich sił tutaj z synem. To dla mnie wydarzenie to taka przejażdżka, jak taka nośliwka. Co to znaczy? To znaczy tak na luziku jazda, no. Jak często trzeba trenować? Ja trenuję 10 lat. Tak po 100 km max, no tak, tylko dzięki, tak.